Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Błogosławiona Salomea, księżna halicka. Grób w kościele franciszkanów w Krakowie. Część relikwii w kościele świętego Andrzeja w Krakowie. Obraz przedstawia błogosławioną Salomeę, obejmującą miłośnie krzyż. Życie. Salomea była córką Leszka Białego i Grzymisławy, księżniczki ruskiej. W dziecięcych jeszcze latach wysłano ją do Węgier jako przyszłą małżonkę królewicza węgierskiego, Kolomana. Wychowywali się oboje bogobojnie, a Salomea zawsze pamiętała o swoim gorącym dla Marii nabożeństwie, do czego i Kolomana pozyskała. Po zawarciu małżeństwa Salomea żyła jakby zakonnica. Koloman czynił jej z tego powodu wyrzuty w trosce o jej zdrowie. Nadto, gdy ją widział, skromnie i ubogo ubraną, mówił: „Ubierasz się jak wdowa, a ja jeszcze żyję”. Lecz Salomea starała się najwięcej podobać Panu Bogu i dalej w ten sposób się ubierała. Po śmierci króla Węgier, Koloman otrzymał w dziedzictwie księstwo halickie. Lecz życie Kolomana i Salomei w tym księstwie nie było różami usłane. Ciągłe walki o tron nie pozwalały zażywać spokoju. Wreszcie Koloman, pokonany przez przeciwników, dostał się do niewoli i we więzieniu wraz z Salomeą długie przecierpiał dni. Ona zaś umiała znosić nadzwyczaj mężnie dopust Boży, czym wielce uspokajała Kolomana. Po śmierci jego wyjechała do Polski, ufundowała klasztor klaryskom w Zawichoście i do tego klasztoru wstąpiła. Musiała jednak stąd uchodzić przed Tatarami do Kamienia pod Krakowem, gdzie w zbudowanym przez siebie klasztorze dokonała życia. Papież Klemens X ogłosił Salomeę błogosławioną w 1673 roku. Legenda. W klasztorze klarysek w Kamieniu pod Krakowem rządziła błogosławiona Salomea 28 lat. Jej bogobojne życie znanem było powszechnie tak, że bardzo wiele panien polskich zgłaszało się do błogosławionej z prośbą o przyjęcie do klasztoru. Wiele z nich, dla braku miejsca, wysłać musiała Salomea do klasztoru klarysek w Sączu. Lecz wybiła wreszcie dla Salomei ostatnia godzina życia. Żegnała się tedy z zakonnicami, błogosławiła im i prosiła, by spełniały swe obowiązki bez szemrania, bo wtedy tylko zaznają pokoju na ziemi. A gdy siostry poczęły płakać nad umierającą przełożoną swoją i modlić się o jej zdrowie, rzekła: „O przedłużenie życia mojego nie proście Ojca Niebieskiego. Moim pragnieniem najgorętszym jest, aby jak najprędzej oglądać Pana Boga. Ufam też, że za przyczyną Matki Najświętszej Pan Jezus nie odrzuci mnie od swojego królestwa”. Gdy oddała ducha swego, siostry zakonne zapewniały, że widziały z jej ust wylatującą jasną gwiazdę. Modlitwa. Boże, któryś w błogosławionej Salomei królestwa ziemskiego wzgardę z niewinnością połączył, spraw, prosimy, abyśmy za jej przykładem, czystym i pokornym sercem Ci służąc, koronę wiecznej chwały w niebie nabyli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje w Trójce jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.